Kiemoneczko widzowie, dzisiaj kolejny odcineczek z tej strony Elzard i dzisiaj sobie pogadamy o naklejeczkach z karnetów bo w sumie ciekawa sprawa, bardzo tanio, przyjemnie według mnie i te ceny są przyzwoite, nie? Przypominam, że zbliża się SORZ2, kto wie ten wie. I będzie ciekawe z tymi naklejkami. Takie szybkie info wstępne, jeżeli chodzi o K-dropa, to odcinek najprawdopodobniej szybciej będzie dopiero we wtorek, więc taka leciutańka przerwa. Od Dropika tak informuję tylko, jak ktoś by nie wiedział i nie u mnie na ogłoszeniach. Eee, no i co, w sumie tyle. Sponsor odcineczka jakim jest oczywiście strona do wymienia waszych skinów. Strona o nazwie Skinsmog, link do strony macie oczywiście w opisie. I, i strona wam oferuje darmowe 5 dolarków przy wymianie z kodem Elzard, więc bardzo spoko opcja, plus do tego oferuje 35% do wpłaty właśnie z tym kodem. Czyli że do sobie 100 dolarów, dostajecie 35 dolarów za darmo. Bardzo spoko opcja. To samo się dotyczy tego, że strona wam nie wliczy naglejek przez co fajne jest na snajpienie sobie kraftów i potem sprzedawanie ich drożej na rynku Steam. A jest tego naprawdę, naprawdę dużo. więc jak ktoś sobie coś chce tutaj znaleźć, to powiem tak. Wystarczy trochę posiedzieć i możecie pozyjmować naprawdę fajne krewciki i potem je posprzedawać drożej. Ja serdecznie polecam. Przypomnę już o konkursach na K dropie Link w opisie. No i możemy. Tak naprawdę przechodzić do filmu, e, tak sobie badałem te ceny. Powiem Wam tak: e, może to ilość 17 koła przed nas jakoś nie zachęca do tego, lecz cena już zachęca, no bo jednak to jest tylko 15 groszy. Wiadomo, te ceny tej naklejki często były niskie, ale też często, właśnie jak widzicie, tutaj sobie e, pikują. Jak możemy zobaczyć, e, to jest nawet dobre wahanie, bo tutaj w, w jakichś nie najmniejszych ilościach to się sprzedaje. Wiadomo, trochę sobie tutaj z tym poczekamy, ale jak ktoś się chętny, to tutaj taka propozycja wlatuje, że da się to na fajne wahanie stawić I zobaczcie, że ta, ta, ta naklejka w swoim czasie kosztowała 40 groszy. Aktualnie jest tak na naszym dołku. Co to się... Co, no, faktycznie mo, można by było wyczaić ją na jeszcze niższą cenę. Ale może też się poczaić na zakup w fajnej cenie, jeżeli ktoś się czai. Oczywiście też nie mówię, że to jest najlepsza inwestycja, jaka może być i żeby ktoś raz ślepo w to inwestował, pamiętajcie, nie róbcie tak ale po prostu wam pokazuję, że te naklejki na są bardzo, bardzo e, tanie i. No, fajnie to wygląda. starzysty morder, który w piekłem chyba 2,60. No, prawie 2,60 miał, czy znaczy w piku? Tu niedawno w sumie, bo w piku to on miał tutaj 7,20, ale tutaj niedawno kosztował po 2,60, a tak naprawdę teraz już kosztuje znów 2 zł. Jest to dla nas znak, że znowu naklejka sobie spadnie i jak to spadnie trochę niżej, tak dobrze tutaj pod złoty 60 nawet można było powejmować, złoty 50 tutaj ludzie wyjmowali. Można to naprawdę fajnie zarobić, bo tu zaraz po 2,50 sobie coś posprzedawał i naprawdę z tego fajny był zysk. Plus te naklejki, pamiętajcie, są ograniczone, już ich nie ma, już ich nie dropniecie. Bo są tylko skarpetów. Tak samo po ciężkich walkach. Ale po ciężkich walkach to jest grubszy temat. Na tą naklejkę, gdzie tu się trwają, na, na te zamówienia. Chcę po prostu sobie włapać te naklejeczki, bo jak tak się widzę, że kupują, to tam temu złożę to zamówienie. I tak sobie na to czekam, aż sobie to upoluję. Tak samo centkowany, centkowany też jest bardzo ciekawą naklejką. Tak widzicie trochę ludzie o tym zapominają I jak możecie zobaczyć te ceny są Niskie, więc tak was informuję, że Tutaj jak ktoś chce się poczaić To no nie najgorsze momenty są e, Oczywiście moja naklejeczka Operacja Riptide, jedna z ulubionych Trzyma się póki co tak w sumie stabilnie Nic się nie dzieje, też można powiedzieć, że Lekki spadeczek z do trochę wcześniejszych cen Więc jak ktoś chce To tam coś przyczajka Jakaś zamówionka spróbować e, Zawsze e, można e, Z tymi droższymi akurat się tak nie bawiłem, bo po prostu ich nie mam jakby w jakichś punktach zbytnio, więc e, tak się nimi często nie bawię e, wielka fala i płynny ogień sobie po prostu e, spokojnie e, troszkę pospadały, więc naprawdę fajnie to sobie wyczaić jakoś z fajnego zamówienia i przytrzymać pamiętajcie, że te long termy z tych naklejek trzymają się bardzo, bardzo dobrze więc e, według mnie są to spoko e, naklejeczki no i tak to się prezentuje na sztarku e, czyli na ostatni e, naklejkę z karnetu, e, złota sieć 13 z ICO, tutaj widzicie ludzie wyjmą po 4, więc jak to chce się poczaić, w sumie sam złożę Jak się uda, to się uda, jak nie to nie, pamiętajcie, bardzo składać, bo się dobrze zakolejujecie. to często jest tak, że takie rzeczy się Wam po miesiącu kupią, a tutaj na fajny zarobek, no bo zarabiać po jakieś, uznajmy 7 zico na czysto, 5 sobie tak sprzedać, to zawsze jest spoko zarobek, więc warto próbować. No i co to było tyle? Taka informacyjny w sumie dla Was odcinek i w sumie może ktoś coś fajnego tutaj sobie znajdzie do zainwestowania. To było tyle żebyśmy dzisiaj, się podobał, zostawcie suba, łapkę w górę, trzymajcie się, cześć, cześć.